Chciałbym zacząć trochę inaczej, mianowicie chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, że my absolutnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim punkcie się znajdujemy. Odnieśliśmy dwie porażki, czy ponieśliśmy dwie porażki wyjazdowe i czeka nas tutaj mecz u siebie z Górnikiem Łęczna, który gdzieś tam w tych ostatnich meczach, nie patrząc na puchar, rzeczywiście pokazał się z dobrej strony i ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że cokolwiek z naszej strony by tutaj nie było powiedziane, to może być różnie interpretowane, bo inaczej odbiera się słowa, kiedy mówi się gdzieś tam będąc na pozycji lidera czy w czubie ekstraklasy, a inaczej kiedy jesteśmy w takiej sytuacji jak my obecnie, ale absolutnie też zdaję sobie z tego sprawę, że stać nas na to, abyśmy zaczęli wygrywać i to też jest taki moment, w którym właśnie liczę na to, że będziemy zespołem, bo to są takie momenty, można powiedzieć, tak jak to w życiu, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, w takiej sytuacji też możemy zaobserwować, na kogo można w takich momentach liczyć i to ja nie mówię tylko o szatni, ale też jeśli chodzi o ludzi na zewnątrz, także mamy pełną świadomość tego, jak ważny jest to dla nas ten jutrzejszy mecz i myślę, że będziemy w 100% przygotowani. Mam do dyspozycji 20 zawodników z pola plus bramkarza, więc mamy z czego wybierać. Tak jak trener powiedział, wiemy jak ważny jest to dla nas mecz, wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji. Potrzebujemy tych punktów Jatlenu, potrzebujemy serii zwycięstw i chcemy zacząć właśnie od jutra, później dalej przez Puchar Polski, kolejne zwycięstwo w lidze. Taki mamy plan, jesteśmy bardzo zmotywowani i zrobimy wszystko, a nawet więcej, żeby to zrobić. Wszyscy, którzy są w kadrze pierwszego zespołu, trenują i liczą na to, że dostaną szansę gry w podstawowej jedenastce. Tak samo ma się sprawa, jeśli chodzi o bramkarzy. Kuba Słowik dostał szansę na początku, później zdecydowałem się na zmianę na Dawida Kudłę. Obserwowaliśmy Adriana i uznałem, czy wspólnie ze sztabem uznaliśmy, że to jest dobry moment, aby właśnie jemu też dać szansę bronienia i myślę, że tutaj tylko i wyłącznie czynniki czysto sportowe zdecydowały o tym, że to Adrian Henger stanął w bramce w Płocku. Nigdy nie chcę wypowiadać się na temat składu, natomiast myślę, że byłoby z mojej strony nieuczciwe, gdybym na niego nie postawił w tym meczu. Na pewno będzie to dla nas plus, że gramy przed własną publicznością. No lepiej czujemy się na pewno w domu i no, chcemy zdobyć tutaj po prostu 3 punkty w tym meczu w sobotnim oraz awansować dalej w tym Pucharze Polski, bo wiadomo jak to tam wszystko wygląda. Na pewno jest to nie dość, że miłe zaskoczenie, no ale jest to również, tak jak pan powiedział, mobilizujące do jeszcze cięższej pracy, żeby takie nagrody w przyszłości się jeszcze pojawiały. Ale to jest taki dodatek. Ja tak patrzę, powiem tak, że najwięcej patrzę na to, jak gra drużyna, jak ile punktów zdobywa, z tym ostatnio jest słabo. Także ta nagroda to jest, odstawiam ją na bok i skupiam się na drużynie. Ta nagroda to też jest zasługa drużyny, bo w sierpniu naprawdę graliśmy nieźle tu z Termaliką, Piastem na Zagłębiu. No i to jest wszystko odzwierciedleniem tego, jak gra drużyna. No mam nadzieję, że teraz zaczniemy tę kolejną serię i te nagrody jeszcze będziemy zdobywać. No, tak jakoś się właśnie składa, że często dochodzę do tych sytuacji, piłka szuka mnie w polu karnym. No a do tej sytuacji z Płocka to mam do siebie ogromne pretensje, bo podejrzewam, że jakbym strzelił tam bramkę na 1-0, to my byśmy wygrali ten mecz. No i teraz rozmawialibyśmy w zupełnie innych humorach, no ale no niestety nie udało się. Nie ma stuprocentowych faworytów w rozgrywkach, w jakichkolwiek rozgrywkach, prawda? I też nie ma na przykładzie tego meczu w Gliwicach bezpiecznego wyniku, bo widzimy co się stało po tym jak Piast stracił bramkę na 1-3, to jakby zespół przestał grać czy zapomniał jak się gra w piłkę, ale to nawet nie na takim poziomie, bo ja kiedyś pamiętam mecz w Lidze Mistrzów Dortmund z Realem. Dortmund chyba w pierwszym meczu wygrał 3-0, pojechał na Bernabeu i
gdzieś tam w panice wybijał piłki poza boisko przy wyniku 2-0. Także to są takie momenty, kiedy nie takie zespoły gdzieś tam mają kłopoty z tym, aby sobie poradzić. Natomiast wiadomo, przed sezonem zawsze są gdzieś tam spekulacje, kto będzie kandydatem do spadku, kto będzie kandydatem do mistrzostwa. Natomiast wszystko weryfikuje boisko i my tutaj nie możemy w ten sposób podchodzić, że jest to zespół skazywany przez wszystkich na to, że będzie się bronił przed spadkiem, że my gramy u siebie. Nic samo i łatwo nie przyjdzie. Wszystko trzeba wywalczyć, a czasami nawet gdzieś tam w tych meczach wręcz wydrzeć przeciwnikowi. Na pewno Grzegorz Bonin, prawda? To jest zawodnik, od którego wiele zależy i tutaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Poza tym mają doświadczonych zawodników. Mają wielu doświadczonych zawodników i na tym gdzieś tam też bazują. Ale tak jak powiedziałem, my gdzieś tam nie chcemy patrzeć na to, jak Górnik gra, jakim składem przyjedzie, jak się nastawi tutaj w Szczecinie, ale chcielibyśmy wrócić do tej naszej dobrej, solidnej i skutecznej gry.